Może po jakieś pół godziny w wodzie wychodzi taki, taka niby zawieszka. Wow, the world of woman. Mój angielski. Taka maleńka. Siemanko, dziarz z tej strony. Kopię nad jeziorem. Tutaj za mną widać, to jest miejscowość Kijk w Holandii. Na chwilę obecną wyszło już parę fantów. To jest, jak się nazywa, zatyczka do aparatu Canon, do obiektywu. No i tyle z koloru, jakieś do jeansów jakaś takie ćwiek, zawieszka, wow, śrubka, chyba cztery kapsle, jakaś folia. Dopiero przeszedłem tam i z powrotem. Nie ma za dużo sygnałów. Ja dopiero jestem po kolana, więc na pewno jedno przejście bez rękawiczek i potem na głęboką wodę ponad pas. Zapraszam do oglądania. Znajduję również jakieś bliżej niezidentyfikowane rzeczy. Tam jest gwint w środku. Nie wiem. W wodzie po kolana byłem. Wylazłem, bo mi się zabrało taki kawał twardy, którego nie mogłem przepukać, a nie chciałem sobie moczyć rąk aż tak bardzo. I wyszło mi 10 eurocentów. No, fajnie się zaczyna robić. Woda po kolana. Znów jakaś biżuteria. Michel Klein. Jakiś taki wisior. No, jest zerwany tutaj. Sygnał słaby, 20 chyba. 2 do 25, no nie wiem, nie będę się tutaj teraz wymądrzał. No i stop też jest raczej badziewny. Bo by tu była jakaś próba. Nie ma żadnego puńca. A i tak oko cieszy. Wchodzę już na głębszą wodę, także muszę założyć rękawiczki, żeby mi się ręce nie odmoczyły, bo tego nie lubię. Znalazłem rewolwer, chyba to jest zawieszka, bo tu jest ucho. Straszna drobinka, miedziany. Żadnego bicia. Może jeszcze łańcuszek. Sobie tutaj chcę plecak w tych krzokach zostawić. Bo teraz już wchodzę na wodę głębszą. Ponad pas. Nie chcę tego zamoczyć. Wychodzą jakieś dziecięce biżuterie. Jakaś taka bransoletka z koralików i tu jest jakiś kawałeczek metalu, który mi zadzwonił. No może jeszcze te koraliki są metalowe. Jest w sicie kolczyk. Jestem już na mega głębokiej wodzie. Na pewno to jest srebro. Rozpięty motylek. O, leżał tu już trochę. Leży. Leżał, bo teraz już jest u mnie. Dobrze, że nie przepadł, że nie przeleciał mi przez to moje sito. Na 100% srebrny. Dosyć ładny. A już to jest ostatnie przejście. Jestem na bardzo głębokiej. Już pozostało mi może 10 cm. Przed chwilą był zachód słońca. Holenderskie niebo jest takie specyficzne jak dla mnie.
mam tu podsumowanie. Zacznę od śmieci. Jakieś kapsle, dużo aluminium, nawet na głębokiej wodzie było. Co mnie zresztą bardzo wkurzało, bo jak jest sygnał 20 czy coś, no to już człowiek sobie myśli, a pewnie jakieś złoto. No ale nie było tego na szczęście tak dużo. No, kapsli jest raptem 2, 4, 6, kilka aluminium, jakieś takie... jak to jest? Jakieś takie knefle czy coś tam. Śruba, to też do wyrzucenia. No i tu już na głębszej wodzie wyszedł klucz z aksa. Spinka to w sumie na oko, tylko ona daje sygnał. Tylko że ją widziałem w wodzie, bo woda jest dosyć przejrzysta. To już widzieliśmy, 10 centów. Rewolwer. Normalnie chyba będzie z tego... chyba będzie z tego miniatura. Ten badziewny łańcuszek, srebrny kolczyk, to było na oko, bo to jest plastikowe, no nie? I taka bransoletka dziecięca na gumce z metalowym gadżetem. Ja się będę żegnał, jadę do domu. Dzięki za oglądanie. Nara.